Cześć! Dzisiejsze pytanie brzmi: jak ZUS wyliczy wysokość mojej polskiej emerytury? Do obliczenia Twojej emerytury ZUS sumuje zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na Twoim indywidualnym koncie, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane środki, które są na Twoim subkoncie w ZUS. Następnie podzieli uzyskaną w ten sposób kwotę przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku, w którym przechodzisz na emeryturę. Wolicie wzory? To proszę! Ja zabieram się za przygotowywanie kolejnego pytania, a Was proszę o komentarze i lajki. Do zobaczenia! Pa!